Witajcie. Dzisiaj mamy fajną taką gierkę Jump Kids. Gra z 93 roku, z tego co pamiętam. Wydana przez firmę. Przez jaką firmę? Może zaraz nam się wyświetli. Pamiętałem nazwę i zapomniałem, widzicie. A o co w niej chodzi, to właśnie na tym demku nam się firma Komad Corporation. 93 rok. No chodzimy jakimś takim dzieciaczkiem, no i trzeba, nie wiem, gwiazdki zbierać czy coś takiego. Zaraz się zresztą sami dowiemy. Wrzucamy 3 kredyty, no i próbujemy zagrać w to. Aha, tu wybieram sobie. No dobra, to nie będzie ten obszar. Aha, tu musimy walczyć z tymi stworami i zbierać gwiazdki. A, bo wskoczyłem na stwora. No dobrze. O! No i dobra. Czyli chyba o to chodziło na tej planszy. O, tutaj więcej już tych stworków jest. O, proszę. Coś tu się dzieje. Oj. Aha, continue, dobra. A, nie zdążyłem zebrać tych gwiazdek, dobrze. Wiem już w czym rzecz. Mówię, pierwsze 3 żetony to są zawsze takie testowe, próbne. Kiedy zaznajmiamy się z daną produkcją. O co w tym w ogóle chodzi. Gałkologią, klawiszologią, etc. Tym bardziej, że nie zawsze przypisanie poszczególnych przycisków jest właściwe dla danej gry w stosunku do tych zdefiniowanych domyślnie na padzie. O. Ale nie udało się. Continue. No dobra, continue. No i dobra. Lecimy dalej. O, proszę. O. Ładnie. O, nie wiem czy zdążę. Zdążyłem. Czyli wszystko chyba na tej planszy. No bo co tutaj więcej? To jakiś pies widzę jest na środku, ale nie wiem czy ja coś mam z nim zrobić. Migający, widzicie go? O! O kurczę, no ale co mam zrobić teraz z tym? Patrzcie.
Tu jakiś pośrodku ekranu jest pies, z którym nie bardzo wiem, jak sobie poradzić. O. To jest wszystko oczywiście na czas. No dziwna sprawa. Tajemnicza. Nie wiem, czy to się nie zgliczowało coś? No bo co ja mogę tu zrobić? Dziwna sprawa, słuchajcie. Ja naprawdę nie wiem, co tutaj z tym zrobić. Żaden przycisk nie działa, żeby coś można było z tym psem wykombinować. I on od samego początku tutaj tkwił. Nie wiem. No bo co ja mogę więcej z tym począć? Mogę tu sobie przejść, tu jeszcze chyba nie byłem, nie wiem. Nie, no nie byłem. A może i byłem? Nie, no byłem. O. O. Dojechało mnie. No dobrze. G. E. Nie było już więcej kredytów, nie było. Nic, spróbujemy sobie w takim razie jeszcze może jakąś inną strefę obejrzeć. Wiem, że koniec. Może na innej strefie lepiej nam się powiedzie. Dobra, jeden żetonik wrzucamy, jeden kredycik. No i załóżmy, niech będzie to ta strefa, która tu jest pokazana. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dobra, ładnie. No, dawaj, dawaj. O, co on? Czego mu nie dałem rady? Nie rozumiem tego. Ojejku. No co? Dobra, teraz. Nie no, patrzcie, no coś jest nie tak. No przecież naparzałem i do przodu jednocześnie. Czekajcie, no jeszcze jeden kredyt wrzucę, bo coś mi się to nie podoba. O, teraz się udało. No dobra. No teraz ten z góry skoczył na mnie, także faktycznie coś było... Jak gdyby nie teges z mojej strony. O, widzicie? Przecież cały czas naparzałem i co? I nie dałem mu rady? To od czego to zależy w takim razie? Speed, dobra. O, i on mnie zabił, no ale dlaczego? Przecież cały czas w niego, jak to się mówi, waliłem. Tak? No dawaj. Ja.
Dobra. Lecimy dalej. O! Wkopałem się. Wkopałem się na własne życzenie. No dobra. Wpis jest. No tak mniej więcej ta gra wygląda. Co coś widzicie na środku, znowu się pojawiło dziwnego migającego. Nie wiem, czy to jakaś niedoróbka gry, czy po prostu problem z tym moim emulatorem, ciężko wyczuć. No. No i u góry też te buźki migające takie dziwne trochę są. No nie wiem. To tyle ode mnie w tym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam do kolejnych. Cześć!